miejscowość położona na terenie gminy Czarna. Główna zabudowa wsi rozlokowana jest po obu stronach lokalnej drogi. Zalesie graniczy z Czarną, Mydnią Głogowską, Węgliskami i Kątami Rakszawskimi. Najlepszy dojazd do wsi umożliwia śródleśna asfaltowa droga z Czarnej oraz lokalna szosa z Węglisk do Medyni Głogowskiej. Zalesie należy do parafii w Medyni Głogowskiej. Przejeżdżając przez wieś, warto odwiedzić mało znany, uroczy zakątek w tutejszym lesie. Jest to kompleks kilku stawów połączonych groblami. Cały ten teren to podobno dawne bobrowisko. Powstał za czasów hrabiego Potackiego, a niedawno został uporządkowany dzięki staraniom naszego leśniczego. Można tu dojechać leśnymi drogami albo przywędrować oznakowanym szlakiem Nordic Walking. Historia powstania wsi sięga drugiej połowy XVIII wieku. Osada została założona pod nazwą Nowa Wieś przez właścicieli lud łańcuckich Stanisława Lubomirskiego i jego żonę Elżbiety Izabelę z Czartoryskich. Pierwsi mieszkańcy Zalesia to początkowo 18 rodzin, które zostały sprowadzone z dóbr lubomirskich w Kołomyi. Wieś znana była z wyrobów garncarskich. W Zaleśu nie było folwarku. Potoccy zbudowali tutaj leśniczówkę. Została wybudowana altanka, która została nazwana na cześć księżnej Izabeli. Do tej altanki można było się przeprawić przez zwodzony mostek. Witamy w malowniczo położonym Zalesiu. Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, zabierzamy Was w kulinarną podróż garncarskim szlakiem po najpiękniejszych zakątkach w naszej okolicy. Nadmienię, że garncarski szlak zrealizowano w 2004 roku przez gminę Czarna. Wytyczono wtedy i oznakowano ścieżką turystyczną prowadzącą przez wszystkie obiekty na terenie czterech miejscowości. Poza pobliską Zagrodą Garncarską, stanowiącą bazę całej trasy, galerię rzeźby ceramicznej Władysławy Prusna oraz kościół zabytkowy w Medynie Głogowskiej, na naszej drodze można zobaczyć liczne ośrodki garncarskie oraz wolnostojące garncarskie piece. Na trasie szlaku znajdują się także pracownie artystyczne, stary cmentarz, charakterystyczne dla tego regionu przydrożne kapliczki oraz miejsca atrakcyjne przyrodniczo, jak bobrowiska, stawy i punkty widokowe. W Zalesiu dominują jałowe gleby, dlatego chętnie sadzić tutaj ziemniaki. Nasze gospodynie przyrządzają bardzo dużo pysznych potraw ziemniaków. Na szczególną uwagę zasługują ziemniaki z kociołka, przygotowywane w tradycyjnym glinianym naczyniu przyłożonym darnią. O tak, Zalesie słynie z garncarskich wyrobów i tradycyjnych potraw ziemniaka. A to danie pięknie pokazuje symbiozę garncarstwa z kulinariami. Na te ziemniaki musimy jeszcze poczekać, ale to nie znaczy, że zaprosimy Was na nasze popisowe danie. Czego nam więc jeszcze potrzeba? Oczywiście porządnego garnka, wykonanego tradycyjną metodą na kole garncarskim. Nikt nie robi takich wspaniałych garnków jak mój wujek Bronek. A zatem ruszajmy w drogę do pracowni garncarskiej pana Bronisława Jurka. Zapraszamy.
Szczęść Boże! Chcemy przygotować ziemniaki z glinianego kociołka i potrzebny nam do tego porządny garnek. Zapraszamy! Zrobimy Wam porządny garnek z najlepszej zalesiańskiej gliny. Tworzenie wyrobów z gliny było bardzo pracochłonne, a niekiedy nawet niebezpieczne, bo wydobywano ją z głębokich dołów, a gancerz, który ją wydobywał, narażony był na zasypanie. Była to bardzo ciężka fizyczna praca. Gliny miały różnego koloru, bo zawierały różne domieszki. Surowiec, który wydobyto, nie od razu nadawał się do przetworzenia. Gancerze składowali ją koło warsztatu. Często zostawała na całą zimę, żeby przemarzła i skruszała. Następnie dzielono glinę na tak zwane kęsy i walcowano ręcznie. Później z kloca gliny strugiem dzielono na części i łączono w całość i klusowano. Klusowanie polegało na tak podobnie jak się robi ciasto na pierogi. A więc ta glina musiała być dobrze wyrobiona i ten czynność się powtarzało kilka razy. Za każdym razem usuwało się zanieczyszczenia z tej gliny, żeby później dzban ładnie wyglądał. Glina nie mogła być ani za chuda, ani za tłusta. Jeśli była bardzo tłusta, dosypywano piasku do gliny. Glina chuda nadawała się na produkcję siwaków, a tłusta na te naczynia szkliwione, w których tam przetrzymywano jakieś mleko zsiadłe, czy tam na inne napoje. Następnie glinę tą wyklusowaną dzieliło się na tak zwane gałki, które właśnie o tak jak wyglądają tutaj na kole i toczono z tego naczynia. Najważniejszym narzędziem pracy gancarza było koło gancarskie. Wyroby od kręgu odcinało cieniutkim drucikiem i kładziono na desk do wyschnięcia. Wynosiło się później z warsztatu lub pozostawiało się w pomieszczeniu do wysuszenia. Wysoka temperatura powodowała pęknięcia tych naczyń. Trzeba było uważać. Wyroby przeznaczone do przechowywania cieczy dodatkowo były szkliwione. Szkliwo zabezpieczało naczynia przed nasiąkaniem i zabrudzeniem. Zapewniało także atrakcyjny wygląd, co korzystnie wpływało na sprzedaż i cenę oczywiście. Wysuszone siwaki obmywano wilgotną szmatką i gładzono gładkim kamykiem. Później wykonywano wzorek. Tak przygotowane siwaki układano w piecu. Siwaki oraz naczynia szkliwne były gotowe do wypału. Nasi rodzice do tego zawodu i wypalania uczyli się od naszych dziadków, od swoich rodziców i dziadków. W piecu palono drewnem suchym, które było iglaste, to była sosna, ewentualnie jodła. Po wypaleniu trzeba było poczekać, żeby po prostu te wszystkie naczynia ostygły. Później wyciągano to, te naczynia wyciągnięto, wkładano na wozy, które były wysłane słomą. No i wtedy po prostu gancarze musieli to wywieźć po prostu na rynek, bo z tego po prostu żyli. I czekano na obfite zbiory. Żeby miał cały dzień po chłodzie, a więc przyklejając gałkę na krąg, robił grzbietem dłoni krzyż na gałce, żeby cały jego ten dzienny dorobek, czy to, co wyprodukuje, żeby dobrze wyschło, żeby nie pękało, żeby się to wszystko udało. Moi rodzice nie byli związani z garcarstwem, dlatego w dzieciństwie lubiłam razem z moim bratem chodzić do sąsiadów, którzy mieli swoje pracownie. Bardzo lubiłam przyglądać się, jak ciocia ozdabia
te swoje gliniane cudeńka. Z tego przyglądania raz nawet udało mi się zasnąć. Wtedy ciocia położyła mnie na wielkim łóżku pod taką puchową, wielką, ogromną nawet pierzyną. A mój brat strasznie się zdenerwował, bo wieczór już zapadał, a mnie nigdzie nie było. A ja nic z tego sobie nie robiąc, smacznie tam spałam. Pamiętam z dzieciństwa, my bawiliśmy się wtedy w chowanego i podsłuchiwaliśmy ich rozmowy, ponieważ bardzo nas zadziwiały. Na przykład, kiedy utrudzony garncarz wracał z targu z Przeworska, żona bardzo często wyjeżdżała po niego biedką. Sprawdzała wtedy jego utarg i sprawdzała również, czy ma protezę i okulary, bo w tamtych czasach były to bardzo wartościowe rzeczy. Doradzali także kawalerom, którzy mieli problem ze znalezieniem panny, gdzie w okolicy jest jakaś zgrabna dziewczyna, no i jak zdobyć jej serce. Czasami takie swatanie było zakończone nawet orzenkiem. Przeważnie pod koniec wypalania w piecu gliniaków wrzucano do rozżarzonego popiołu ziemniaczki, które wyśmienicie smakowały później z umieszanym białym serkiem. Mojego obecnego męża, jak to się zwykle mówi, zdobyłam przez żołądek. Gdy pojawił się w naszej okolicy mój chrzestny, Józef Jurek Garcarz, żeby dobrze mu się przyjrzeć, zaprosił nas na takie ziemniaczki z glinianego kociołka. Mężowi tak posmakowały te ziemniaki, że już od 30 lat żyje tu ze mną i muszę wam przyznać się w tajemnicy, że teraz mój małżonek jest mistrzem w przygotowywaniu takich ziemniaków w kociołku. Pamiętam też, jak mój wujek po dobrym handlu, leżąc sobie w cieniu, odpoczywał i zadowolony chwalił się wypchanymi kieszeniami, w których miał walutę polską i amerykańską. Tradycji pierwszymi osadnikami w Zalesiu, którzy zostali sprowadzeni z Kołomyli, były trzy rodziny Jurków. Te rodziny zajmowały się garncarstwem i wybudowały pierwsze piece garncarskie w Zalesiu. Księżna Izabela z Czartoryskich Lubomirska doceniała twórczość artystyczną naszych garncarzy, doceniała ich wyroby i zamawiała u nich różne wyroby z gliny, między innymi donice, wazy. Mistrzostwo garncarzy z Zalesia było powszechnie znane i doceniane. Przez kolejne dziesięciolecia Zalesie się rozwijało. Przybywało mieszkańców i coraz więcej rodzin zaczęło zajmować się garncarstwem. Niektóre wyroby tych rodzin, naszych lokalnych rodzin garncarskich, znajdują się w naszej szkolnej galerii, która nosi tytuł Ojczyzny naszej dusza w glinie polnej schowana. Z relacji
Michała Wawrzaszka wiem, że jego pradziadek Franciszek Jurek wybudował pod lasem pracownię i piec garncarski. Między innymi wyrabiał też kafle, oprócz innych glinianych przedmiotów. W czasie II wojny światowej w tej pracowni konspiracyjnie spotykali się żołnierze oddziału Armii Krajowej działającego w naszej okolicy. Franciszek Jurek zasłynął z tego, że wykonał dwie wazy dla hrabiego Alfreda Potockiego. Otóż arystokrata zakupił włoskie XIX-wieczne wazy, miał w swoim zamku w Łańcucie. No niestety te wazy uległy zniszczeniu. Zostały tylko niewielkie fragmenty. Hrabia długo zastanawiał się, kogo poprosić o pomoc, kto mógłby zrekonstruować te wazy. Wreszcie dotarł do pana Franciszka Jurka i poprosił go o wykonanie tych waz na nowo i ich zrekonstruowanie. Tutaj pokazuję, chciałam pokazać fragmenty tych waz, które ocalały. Pan Franciszek Jurek długo się zastanawiał, ale po namyśle podjął się tego trudnego i odpowiedzialnego zadania. Z czego wynikały te trudności? Przede wszystkim z tego, że fragmenty ocalałych waz były niewielkie. Widzimy tutaj tylko ucho od wazy. Trzeba było odtworzyć wyobraźni ich wygląd. Wazy były też stosunkowo duże, ponieważ miały średnicę 80 cm i były wysokie na 70 cm. Do tego dochodziła jeszcze sprawa całej kolorystyki. Wiemy, że przeważał kolor wiśniowy i sprawa też ornamentu, zdobień tych waz. Pan Franciszek wykonał gipsowe formy, przygotował ceramiczne polewy i odtworzył zniszczone wazy. Ze względu, że te wazy były duże, trzeba było proces technologiczny dwukrotnie wykonać. I jeszcze dodatkowa trudność przy wypalaniu tych waz wynikała z tego, że w trakcie procesu ich wypalania konieczne było rozmontowanie całego pieca garncarskiego, a następnie złożenie go. Na zdjęciu jest Franciszek Jurek, który siedzi przed swoim domem w Zalesiu na takiej szerokiej ławie, a obok stoją dwie wazy, które wykonał dla hrabiego Alfreda Potockiego. Znajdowały się po II wojnie światowej w zamku w Łańcucie, a obecnie jedną z nich można obejrzeć w powozowni. Jako pierwszy w okolicy wybudował pierwszy piec garncarski z prawdziwym kominem, co było dla wszystkich ogromną nowością. Proszę bardzo, oto wasz garnek. Można szykować ziemniaki z kociołka. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy wieczorem do naszej siedziby na wspólną wysadę. Dziękujemy. Jedziemy teraz naszym garnkiem zobaczyć, jak nasze koleżanki szykują kociołek, bo pewnie już marudzą, że się spóźniamy. Czekamy na was już od godziny. Będziemy przygotowywać kociołek. A znacie nam pani recepturę? Oczywiście. Kociołek to jest daniem naszym lokalnym. Ze względu na to, że tutaj były chleby bardzo takie ubogie,
gniazdo piaszczyste i w dodatku wydobywało się tutaj dużo gliny i przetwarzało się ją na wyroby. Dlatego większość ludzi przygotowywała kociołek. Podstawą kociołka są ziemniaki. W wersji tej biednej, ubogiej, że tak powiem, no to były tylko ziemniaczki, cebulka i koperek. Jadło się ich z siadłym mlekiem, ewentualnie z takim twarożkiem. W wersji później bogatszej już dodawało się boczusz. Receptura przygotowywania tego kociołka polegała na tym, że wykładało się dno liśćmi z kapusty, dno tego kociołka, dodawało się ziemniaczki. Ziemniaczki posypywało się pieprzem, solą, dawało się dużo cebulki, mieszało się i układało się warstwami do kociołka. Teraz dodamy troszkę boczusiu. Znowu dodajemy ziemniaczki. I znowu cebulkę i boczusz. No, ale jeszcze zapomniałabym o koperku. No. I teraz przykrywamy liśćmi kapustki. Przykryte, zabezpieczone. I stawiamy na cegiełkach i przykrywamy darnią. Darnia uryta jest tutaj trawką. Jeszcze były takie anegdoty, że podczas pieczenia tej darni zagnieździła się dżdżownica. Dżdżownica wyszła na wierzch tutaj i się ułożyła. To znaczy się, że ziemniaczki były upieczone. Teraz będziemy rozpalać ognisko. Nie wolno właśnie stawiać ich już na palące się ognisko, dlatego że te garki lubiały się wtedy pękać pod wpływem temperatury. Tylko się właśnie pierwsze stawiał garnek, a później się ognisko rozpalało. Brało się patyczka, taką, no dzisiaj w obecnych czasach to się bierze wykałaczkę długą od szaszłyka, ściąga się darnie, przekuwa się i już się rozchodzi aromat pysznych składniczków połączonych w ziemniaczkach. A później wysypuje się do glinianej miski masełko. Jeżeli ktoś lubi troszeczkę masełka, ewentualnie z twarożek, ewentualnie kefirek. Te smaki znane nam z dzieciństwa zostały ocalone od zapomnienia. Wszystko dzięki naszym koleżankom ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Jodełka, na czele którego stoi nasza nieoceniona pani Zosia, która opowie nam teraz, jak to wszystko się zaczęło. Nasze koło powstało w 2006 roku. Obecnie zrzesza 21 pań i tyle samo panów. Charyzma, pomysłowość oraz zdolności organizacyjne sprawiły, że do naszego koła należy coraz młodsze pokolenie. Cały czas nasze koło się rozwija poprzez udział w różnych targach, warsztatach i projektach. Obecnie realizujemy projekt z lokalną grupą działania Eurogalicja, mający na celu finansowanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego, który będzie nam niezbędny podczas warsztatów kulinarnych. Nasze stowarzyszenie bierze udział w różnych imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Czarna, takich jak rajdy rowerowe, koncerty, dożynki oraz pikniki rodzinne. A dzięki współpracy z lokalnym samorządem, strażą, zespołem szkół, Radą Sołecką oraz szkołami z terenu powiatu łańcuckiego mamy możliwość rozwoju oraz pokazania swoich umiejętności.
dzięki pracy koleżanek oraz ich zaangażowaniu nasze koło jest laureatem różnych konkursów kulinarnych oraz florystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Czujecie ten znakomity aromat? Nasze koleżanki z koła gospodyń wiejskich robią najlepszy kociołek w okolicy. Nie tylko kociołek, ale również inne potrawy, takie jak babkę ziemniaczaną, zapiecki. A nawiązując do tradycji gancarskich, robimy również proziaczki. Ale do tego jest już potrzebny piec, który dzięki finansowaniu z lokalnej grupy działania Eurogalicja mamy w siedzibie swojej kuchni. Nasze koleżanki właśnie szykują tam różne smakołyki. Chcecie podpatrzeć ich pracę? To zapraszamy. Oczywiście, jedziemy. Do zobaczenia wieczorem. Co dobrego przygotowałyście? Zapiecki. Gospodynie z Zalesia potrafiły tworzyć kulinarne cuda z prostych i łatwo dostępnych składników. Ziemniaki w naszej okolicy stanowiły bazę dla wielu dań, a między innymi zapiecków. To skromne danie może stanowić dodatek, na przykład do pieczeni lub gulaszu. Kiedyś kilka zapiecków i troszkę zsiadłego mleka brało się w pole, tak jak proziaka lub pajdę chleba. Zapiecki są bardzo łatwe do przygotowania. Cebulę szklimy na maśle i podajemy do ugotowanych ziemniaków. Następnie dodajemy twaróg, sól i pieprz. Wszystko łączymy razem i mieszamy w masę. Umyte liście chrzanu należy pobić tłuczkiem do ziemniaków, a z masy ziemniaczanej formujemy kule wielkości kurzego jajka i zwijamy w liście. Układamy na blaszce i pieczemy w piecu do mocnego zrumienienia. Zapiecki świetnie smakują z kefirem lub siadłym mlekiem, a liście chrzanu nadają im niepowtarzalny smak i świeży aromat. Ja zapraszam na babkę ziemniaczaną. To kolejne proste danie z ziemniaków. Babka ziemniaczana, inaczej zwana kartoflakiem, wymaga trochę pracy. Dlatego zazwyczaj robiło się ją na kilka dni, albo przynajmniej o tyle więcej, żeby móc ją odsmażyć wieczorem lub na kolejny obiad. Składa się z tartek ziemniaków, smażonej słoniny i boczku, jajek, mąki oraz cebuli. Ze względu na las otaczający Zalesie, część gospodyń dodaje do babki grzyby. Po dokładnym wymieszaniu ciasto z tartych ziemniaków przekłada się do żaroodpornego naczynia i piecze w uprzednio nagrzanym piecu aż do zarumienienia. Prawidłowo upieczona babka ma kremową konsystencję w środku i złocisto-brązową skórkę na górze. Można podawać ją z różnymi dodatkami lub z sosami. Zapraszam na tradycyjne proziaczki. To bardzo proste i tanie w przygotowaniu chlebki sodowe, które zaczęto wypiekać na naszym terenie około 150 lat temu. Ich podstawowe składniki stanowiła mąka, woda oraz soda oczyszczona, nazywana u nas prozą. Jak łatwo się domyślić, swoją nazwę zawdzięczają właśnie prozie. Popularność na wsi zyskały dzięki tanim składnikom oraz szybkiemu i prostemu procesowi wytwarzania. Z czasem wodę zaczęto zastępować maślanką, jogurtem lub zsiadłym mlekiem, a ciasto dodatkowo wzbogacać o jajko, śmietanę, a także twaróg. W dawnych czasach chleb zazwyczaj wypiekany był raz w tygodniu, a w biedniejszych gospodarstwach nawet raz na 2 lub 3 tygodnie. Kiedy kończył się chleb, przygotowywano proziaki. Tradycyjne proziaki wypiekane były na płytach pieców kaflowych. Gdy kuchnie kaflowe zaczęły odchodzić do lamusa, proziaki zaczęto wypiekać w piecach gazowych, piekarnikach elektrycznych czy na patelniach. Najczęściej jedzone były z masłem lub na słodko z konfiturami. Wyśmienicie smakują również z masłem czosnkowym lub twarożkiem. Wszystkie te potrawy zostały przygotowane w nowoczesnym piecu konwekcyjno-parowym, na który otrzymałyśmy dofinansowanie ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja w ramach poddziałania Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Celem projektu jest wzrost aktywności lokalnej i integracji mieszkańców przez wspólne kultywowanie tradycji. Z naszej kulinarnej wycieczki po malowniczych zakątkach Zalesia. Zapraszamy na te wszystkie specjały, których będzie można wypróbować na imprezie plenerowej. Zapraszamy! Zapraszamy!